pogodny lutowy wieczór, naostrzone łyżwy i dobrze przygotowany lód, taneczna muzyka, pulsujące światła. I na dokładkę jeszcze walentynki. Takiej okazji nie mógł pominąć Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, który wspólnie z Miejskim Domem Kultury, Domem Środowisk Twórczych, zaprosił na Białego Orlika przy ulicy Katyńskiej na disco lodowisko. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży wspólnie z Miejskim Domem Kultury przygotował specjalną atrakcję z okazji Dnia Zakochanych, disco lodowisko. Jak widać, zainteresowanie jest duże. Jest dużo osób, zarówno z Łomży, jak i z okolic. Nasze lodowisko ogólnie cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, a szczególnie podczas takich imprez. Mieliśmy bardzo dużo osób, które korzystały z naszego lodowiska. Jest to, można powiedzieć, jedna z głównych atrakcji w zimę, a często nawet jedyna, spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Wiemy, że w planach już kilka razy o tym wspominaliśmy, jest budowa takiego lodowiska z prawdziwego zdarzenia i jak widać zainteresowanie jest duże, więc taka potrzeba jest. Teraz wszystko zależy od pogody. Planowo możemy funkcjonować do końca marca, ale nigdy nam się tak długo nie udało, więc jeżeli do końca miesiąca uda się to lodowisko podtrzymać, więc będzie dobrze. Walentynki to święto, które należy spędzać w parach. Najlepiej połączonych miłością. Ale może być także koleżeńska sympatia. Jesteśmy z Łomży i chodzimy do szkoły dziesiątki w Łomży. I ja całkiem często tutaj chodzę. Ja też. Lubię ogólnie jeździć na łyżwach. Uważamy, że to jest fajny sport. Zima powoli będzie odchodzić. Ale okazji do znakomitej zabawy na orliku łomżyńskiego Mosiru będzie jeszcze sporo. Dyrektor Andrzej Modzelewski i jego ekipa gotowi są utrzymać lodowisko nawet do końca marca. Ale sorry, zdecyduje to, jaki mamy klimat.